Chcąc rozpocząć swoją przygodę z driftowaniem, zapewne zastanawiacie się nad pierwszym samochodem. Mamy dla Was zgrabną listę najlepszych samochodów dla początkującego driftera. Liczy się cena oraz właściwości techniczne samochodów. Odpalamy i driftujemy. Toyota Corolla AE86. Niebywale ważny samochód dla tego sportu. Auto, które tak naprawdę stworzyło drift. Ikona motoryzacji, lekka i dobrze wyważona konstrukcja z mocnym silnikiem i tylnym napędem, produkowana w latach 1983-1987. Rywalizowała w mistrzostwach samochodów turystycznych. Kiedy Toyota Supra oraz Nissan 300 ZX kosztowały krosie, Corolla była przyjazna dla kierowcy i nadawała się świetnie już w serii do jazdy bokiem. Najbardziej cenioną jednostką napędową jest 1.6 130 koni. Ogranicznik zapłonu atakuje przy 7700 obrotach na minutę. Bez większego problemu wykrzesacie z auta 160 do 200 koni mechanicznych. Szczególnie ciekawą opcją jest wariant Sprinter Trueno z otwieranymi światłami. Corolla dostępna była w wersji liftback oraz coupé, choć większym wzięciem z uwagi na atrakcyjność cieszyła się wersja trzydrzwiowa, właśnie AE. BMW E36 318iS. W 1990 roku wprowadzono serię samochodów osobowych zastępujących serię E30. Produkowane były w wersjach sedan, coupé, compact, kombi, kabriolet oraz top cabrio. Najmocniejszą wersją było M3 z silnikiem S50 o pojemności 3 litrów i mocy 286 koni oraz S50 3.2 321 koni. Fantastycznym modelem przeznaczonym do driftu jest wariant 318iS. Auto to jest lepiej wyważone i ma lepsze zawieszenia. Na dodatek jest bardziej popularne, co też zmniejsza jego cenę. Występuje w wersjach coupé oraz compact 318 Ti. Przewagę nad wersjami 316 daje lżejszy i krótki silnik. Mercedes-Benz 190, potocznie nazwany Baby Benzem, w nomenklaturze fabrycznej oznaczony jako W201 i produkowany w latach 1982-1993. Był to pierwszy Mercedes klasy średniej po dłuższej przerwie. Zupełnie inaczej niż w przypadku reszty modeli, oznaczenie cyfrowe modelu oznaczało jedynie nazwę handlową typu szeregu. Samochód występował z napędem na tył, co jest w tym zestawieniu wyjątkowo cenione. Jest to bardzo trafna propozycja do driftu. Ma lekki tył, a dobrą opcją będzie praktycznie każda wersja silnikowa. Zupełnie wystarczająca może okazać się nawet 2-litrowa jednostka wysokoprężna. Nissan 180SX, coupé zbudowane na płycie podłogowej S13. Nazwa samochodu wzięła się od silnika 1.8, który 6 lat po rozpoczęciu produkcji został udoskonalony do 2.0. Nissan 180SX produkowany był w latach 1985-1998. Samochody te są obok BMW E30 jednymi z najczęściej widywanych samochodów na imprezach driftingowych. Ford Sierra, produkowana przez Ford Motor Company w latach 1982-1994, zastąpiła Forda Taunusa. Podczas projektowania tego samochodu duże znaczenie miał współczynnik oporu powietrza, dlatego karoseria jest zaokrąglona. Model występował w wariantach z napędem na tył oraz AWD. W szczególności polecany jest silnik dwulitrowy o mocy 120 koni mechanicznych. Owszem, nie jest to za dużo, ale na mokrej nawierzchni w zupełności wystarczy, by wprowadzić samochód w poślizg. Jednostka napędowa jest trwała, a na rynku jest wiele dostępnych części. Toyota Supra 3.0 Turbo. Najdroższa w tym zestawieniu. To sportowy samochód osobowy produkowany przez Toyotę w latach 1978-2002. Do napędu używano benzyniaków sześciocylindrowych, występujących również z turbodoładowaniem. Moc przenoszona była na oś tylną, a pierwsze dwie generacje oparte zostały na modelu Celica. Był jednym z najlepszych wyborów samochodu do wyścigów popularnej serii Need for Speed Underground. Na suchym asfalcie bez problemu poradzi sobie mocny 232-konny silnik. Jego minusem są wysokie koszty utrzymania. Chodzi tu przede wszystkim o części. Mazda MX-5. Znany chyba wszystkim japoński roadster, produkowany od 1989 roku. W USA występował pod nazwą Miata. Początkowo jedynym konkurentem była Alfa Romeo Spider. Jeśli poszukujecie świetnie prowadzącego się samochodu, to MX-5 jest po prostu dla Was. Bardzo dobrze prezentuje się tu rozkład mas przód-tył. Jedną z wad są natomiast słabe silniki wymagające wzmocnienia. Najbardziej rekomendowaną wersją jest opcja czterocylindrowa 1.8 o mocy 142 koni. Chodzi oczywiście o pierwszą i drugą generację z kodową nazwą NA oraz NB. Jest to jednak propozycja dość droga, a sama Mazda może być ciężka do opanowania dla zupełnie początkujących. A Wy jakim samochodem próbowalibyście driftować? Dajcie znać w komentarzach. Oglądajcie nas jutro wyjątkowo o godzinie 20, gdyż zaprezentujemy nowy odcinek jazd próbnych z testem nowego Audi A8. Klikajcie subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem.